Równie niedobrym pomysłem jest rozczapieżanie dłoni. To też jest taki gest, że chciałbym komuś rozerwać, rozszarpać. Czyli nie tak, a nie tak. Zróbmy takie dwie właśnie. Już tutaj przy tułowiu gdzieś, poproszę. O tak. Tak. Jeżeli chcemy pokazać drapieżce jakiegoś, który chce ci wyrwać wątrobę, by żywcem i zjeść. No to tak. Więc ani nie tak, ani nie tak. Tylko znowuż, swobodnie, bardziej musi być ręka ułożona. Również niedobrym pomysłem jest nadmierne wyginanie i tworzenie tutaj łuków. Dlaczego? Wydaje się, że jakby ktoś był połamany. To, co widzimy podczas robienia zdjęć, czyli tutaj na żywo, to jest zupełnie coś innego w stosunku do tego, co ogląda odbiorca tego zdjęcia. Czyli tutaj wiele rzeczy wydaje się nam, że jest w porządku, a na zdjęciu jednak nie da rady tego oglądać. Po prostu jest to błąd. Poproszę taką pozę. O, coś takiego. Jest nadmiernie tutaj wygięty. To jest niedobrze. Wydaje się, jakby ręka była po prostu połamana. Znowuż remedium jest zwykła, prosta poza. Przejdźmy do trzech poz portretowych. Ktoś z Was pytał o pozy portretowe z rękami ulokowanymi właśnie w okolicach głowy. Jeśli chodzi o portret, czyli gdy tniemy tu i tu, to w zasadzie ręce są niepotrzebne, czy nie są konieczne, może tak. Ale te ręce, tak jak wspomniałem, to jest ogromny nośnik informacji. Tam możemy dodatkowo jeszcze coś zawrzeć. Trzy pozy wokół głowy, ręce wokół głowy. Pierwsza poza to jest taka, troszeczkę poproszę Ciebie, Iza, rozpuść włosy. Tutaj, żeby one gdzieś były bliżej. One będą tu potrzebne, nie? Pierwsza poza to będzie tak, że ręka jest gdzieś wyżej we włosach. Potem mi te włosy były potrzebne. Akurat tutaj nam wieje, także niekoniecznie to się może zgrywać z możliwościami. O, dobrze, zostań tak, proszę. Tak. Spójrz proszę w obiektyw. Zrobimy to z takiej... Dobrze. Teraz tutaj gdzieś wokół brody powiedzmy. O to, niech będzie tak. Tylko to jest no, w zasadzie powtórzenie tej pierwszej pozy, tak. Gdzieś tutaj po prostu wokół ust, no. O tak, dobrze. No mamy te trzy pozy takie bardzo proste. O tu widać, te dwa są ujęcia, kiedy Iza jest bardziej wyprostowana albo bardziej pochylona. Jak jest lepiej, tak? Wyprostowana. Troszeczkę tutaj ci się fałduje z tej strony, więc musisz nieco wyprostować. Światło jest tutaj łaskawe. Aha, i łaskawie Was proszę, dziewczyny, przydałaby się blenda. Troszeczkę tego światła tutaj dodać. Tu wystarczy, wystarczy, tak. No, skieruj i będziesz już widziała efekt działania. Mamy? No, troszeczkę tak, bo musisz tu pomanewrować. I za Ci powiem, na pewno poczuję to. O, tak, ożywiliśmy oczy. Tak. No też, to jest bardzo dobra poza, też, bardzo dobra. Tak. Zobaczymy, jak Ci się uda to zrobić. Jak oczy są pięknie rozświetlone, nie? One troszeczkę zawsze będą od dołu przy takim tym operowaniu, ale to nam nie przeszkadza. Poważny mankament tego światła tylnego, bo to jest światło tylne. Że oczy są ciemne, a później to rozjaśnianie w komputerze naprawdę nam nie daje dobrych efektów, nie? Minimalnie, delikatnie nam rozświetla twarz, ale przede wszystkim oczy i daje bliki. No i warto sobie zapamiętać, że portret bez bliku w oczach jest portretem straconym tak naprawdę. Nawet w najgłupszych serialach oczy są żywe. No i tutaj od razu Wam mówię, dlaczego ja nie chciałem robić tych zdjęć w takim świetle. W ogóle nie chciałem za bardzo robić tych zdjęć w lesie. Ano dlatego, że narobiłem się tych zdjęć tysiące, nie setki, ale tysiące. I wiem, że bardzo ciężko jest później z korektą właśnie poprawności kolorystycznej skóry. No to wszystko świeci światłem przechodzącym, przefiltrowanym przez właśnie liście, odbitym. Od czego? No, od liści, które są wszędobylskie.
od podłoża, które również jest, jak widzicie tutaj po prawej stronie na dole, też jest jakby zielone, także świeci to z każdej strony. Nawet jak robiłem takie zdjęcia na polu golfowym, to też jest trudno, bo tam jak słońce zaświeciło po prostu, ja fotografowałem na przykład pod światło, duży udział światła miało światło odbite od trawy, no i od dołu taka paskudna była dominanta i naprawdę to jest naprawdę długa praca. Nie powiedziałem nic o pozach, ponieważ one są bardzo, bardzo poprawne. Wybierzmy sobie jedno z ciekawszych zdjęć, z najciekawszych. Od razu powiem, że to zdjęcie mi się niezbyt podoba, a to ze względu na to, że nie jest pokazane na nim to, co jest najważniejsze, czyli ten cały stanik, ten przód sukienki, który daje cały efekt. No suknia w ogóle tutaj w tym wydaniu nie jest pokazana, tak więc od pasa w górę, no to jest bardzo skąpo tutaj wykonana, więc jakby nic nie jest w zasadzie tutaj ujęte tak naprawdę. A na zdjęcie artystyczne to jest trochę za mało. Mamy tutaj plecy i nie jest też to najlepszy kąt dla naszej modelki, chociaż poza, jak widzicie, jest całkowicie, ale to całkowicie poprawna i ten liść jest jakby na miejscu, można powiedzieć. Będziemy drapować kolejne drzewa według tego schematu, będziemy się ściśle trzymać tego schematu naszego. Przysłona 16, czas, co mi tutaj pokazuje, 1,30 sekundy, przy czułości 400, na razie takie mam parametry ekspozycji. Ewentualnie mógłbym tu z czułością zejść do 100, w każdym razie chciałbym mieć przysłonę 16, mieć ostrość od A do Z. Zdjęcie wynikowe będzie powstawało na podstawie złożenia kilku zdjęć. No, dziewczyny będą tutaj drapować kolejne drzewa. Później przyjdzie nasza modelka Iza i tutaj mieścimy ją w środku, ulokujemy ją, zrobimy błysk i połączymy te co najmniej 3, 4, 5 zdjęć w jedną całość. No i czeka nas tutaj retusz, bo ten mech nie jest taki jednolity. A skręć jedno tak, jakbyś to skręcała, tak wykręcała, tak o, wyrzymała. No i teraz tak przyłóż. Dobrze, jeszcze wyżej troszeczkę głowę. Nieco. Uwaga, start. Nawet ten skręt, no, zobaczmy w miarę. Ta nitka wisi. O, się wywali już tutaj. Z nami fajnie to wygląda. Nie, teraz nie, bo daje cień. W sumie ta nitka tu jest potrzebna tak naprawdę, że to się ciągnie coś takiego, wiesz, no jakby, tylko tu akurat się poruszyłaś troszeczkę, nawet to też w sumie, pewne zmaganie się. Tu akurat nie, bo to się styka z swoją suknią,